Dzień dobry, dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór, tak? Godzina 20 wybiła, więc jestem z małymi perturbacjami, tak? Bo w ubiegłym tygodniu niestety się nie widzieliśmy. No ale dzisiaj już w dobrym zdrowiu jestem z wami. Jak się czujecie, jak po maturach próbnych? Tutaj Wiktoria pisze, że jutro jeszcze pisze, tak, w szkole. No, my już jesteśmy po maturze próbnej. A, wyniki takie jakie? Takie różne. Tak? Dobrze, bardzo się cieszę, że Was tutaj widzę. No, dzisiaj porozmawiamy o jednej z najwybitniejszych książek. Zresztą, słuchajcie, ja w ogóle cały czas tak mówię, nie wiem, czy zauważyliście, że wszystkie książki, które omawiam, są najwybitniejsze. No tak to się akurat, słuchajcie, dzieje, tak, że no nie byle jakie te lektury Wam wybierają do czytania. No mam nadzieję, że jesteście akurat być może w takich szkołach, nie wiem, czy realizujecie tutaj poziom rozszerzony, czy sami się przygotowujecie, chętnie się dowiem, czy czytaliście na lekcjach właśnie Mistrza Małgorzaty, czy jest to jakby taka dodatkowa wasza tutaj praca i wasz wkład w ten egzamin maturalny, tak? Jak widzicie, jak być może ktoś z Was jest po egzaminie próbnym z rozszerzenia, tak naprawdę w tym momencie było o otwarciu dzieła, otwieraniu dzieła, tak? Czyli o takich dziełach, które w jakiś sposób pozostawiają furtkę czytelnikowi. No, ciekawa jestem, jak Wasze refleksje właśnie dotyczące Mistrza Małgorzaty, czy do tej lektury można by się dzisiaj na tej maturze próbnej, przepraszam, odwołać, tak? No dobrze, zaczynamy, moi drodzy. Mistrz i Małgorzata, historia, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, która ma tak naprawdę mnóstwo tutaj interpretacji, tak? I o tych takich najważniejszych rzeczach. Czekajcie, coś mi tutaj myszka nie chce działać, nie wiem czemu. O takich najważniejszych rzeczach dzisiaj sobie powiem, tak? Mistrz i Małgorzata, pierwsze wydanie książki, pierwsza wersja została, mimo że napisana w latach 30., tak, przed śmiercią poety, to została wydana dopiero w roku 1966, czyli ćwierć wieku po śmierci pisarza. No jest to historia, która towarzyszyła bardzo wielu poetom, twórcom, tak? No i oczywiście tutaj powody, dla których ta historia nie mogła ujrzeć światła dziennego, no myślę, dla Was są w jakiś sposób oczywiste, prawda? Ze względu na tematykę tego utworu. To jest też historia, która towarzyszyła polskiej inteligencji, ale nie tylko, tak? Przez długi czas i to właśnie w zasadzie cud, słuchajcie, że ta historia przetrwała. Pierwsza wersja, tak jak wspomniałam, tutaj została napisana w 1928 roku i ta wersja została zniszczona przez Bułhakowa. Tak? Poza tym istniało bardzo wiele wersji tej książki. Bułhakow niemal do końca życia zmieniał, dodawał, usuwał pewne wątki. Znaczy, zachowywał się trochę tak jak ten tytułowy mistrz. Tak? Od jesieni 1938 roku aż do śmierci pisarza w marcu 1940 roku ciągle, nieustannie pisał, nieustannie zmieniał, nieustannie poprawiał. Czyli w ten sposób też możemy powiedzieć, jak w przypadku Boskiej Komedii, że to jest takie opus magnum, takie dzieło życia. Tak? Chociaż oczywiście Bułhakow napisał bardzo wiele utworów, opowiadań, artykułów, dramatów, to jednak chyba najbardziej znany jest właśnie z tej powieści. Tak? Czyli na przełomie 67 i 68 roku w czasopiśmie Moskwa tak publikowano tę historię w odcinkach. Polscy czytelnicy dostali książkę w języku polskim przetłumaczoną przez Irenę Lewandowską-Witolda Dąbrowskiego rok później, czyli w 1969 roku. Do roku 2019 Mistrz i Małgorzata zostały na język polski przetłumaczone jeszcze trzykrotnie. Tak? Także tu można powiedzieć
o tej niebywałej takiej sile rażenia tej historii, tak? O, jestem dopiero w trakcie czytania, tak? No to słuchajcie, troszkę tutaj będzie spoilerów. To jak nie chcecie, to wyłączcie i obejrzyjcie sobie później. 2 godziny temu przeczytałem dopiero. No właśnie, jak wrażenia po tej lekturze? Proszę się podzielić, tak, swoimi wrażeniami. Moi drodzy, co tutaj jeszcze ważnego? Tak, no parę słów o Bułhakowie. Ja przepraszam za czcionkę, to wszystko dostaniecie później na maila. Po prostu wydawało mi się tak wiele rzeczy, chciałam tutaj zmieścić, tak, o naszym pisarzu, że aż sobie pozwoliłam tutaj sporo rzeczy tutaj wpisać, tak? Czyli Michał Afanasiewicz Bułhaków urodził się 3 maja 1891 roku w Kijowie, tak? W Kijowie spędził dzieciństwo, lata młodości, uczęszczał do szkół, skończył uniwersytet medyczny, czyli z wykształcenia był lekarzem, tak? Ale już od samego początku interesowała go właśnie literatura i sztuka, teatr, tak? W roku 1913 żeni się z Tatianą Mikołajewną. Tak, w trakcie I wojny światowej pracuje w szpitalach wojskowych, tak, uczy także w wiejskiej lecznicy i w roku 1918 powraca do Kijowa, gdzie był wielokrotnie świadkiem, tak, zresztą o tym pisze, że zmian władzy, tak, kolejne władze, które następowały tutaj po sobie. Wydarzenia te zostały opisane w jednej z jego pierwszych opowieści, czyli Białej Gwardii. Tak. Prawdopodobnie jest, że został powołany właśnie jako lekarz do Białej Armii, z którą trafił na Kaukaz. W roku 1920, tak, czyli prawie no, w okolicach 30, postanawia porzucić karierę lekarską, tak, i zaczyna pisać. Pisze felietony, tak, przemówienia, przemowy, jakieś podejmuje próby literackie. Stara się też opuścić Rosję. Niestety nie dostał pozwolenia, tak, na to, żeby tutaj wyjechać z Rosji. Pamiętajcie, to są lata 20, więc myślę, że z historii pamiętacie, co się wtedy w Rosji działo, tak? Ma nieustanne kłopoty, boryka się z problemami, a to mieszkaniowymi, a to kwestia pracy, tak? W ogóle ma takie wrażenie, że ktoś mu nie sprzyja, tak? Ta sytuacja, która która rozgrywa się wokół, tak? W końcu na początku lat 20. zaczynają się ukazywać jego opowiadania. Można powiedzieć, że troszeczkę zyskuje na rozgłosie, tak? Współpracuje z teatrem. Tak, pisze jakieś tutaj adaptacje dramatyczne, tak, jakieś scenariusze filmowe. Natomiast jego twórczość jest też atakowana przez różnych publicystów, tak, przez krytyków literackich. Nawet ukuto taki termin, który miał charakteryzować twórczość Bułhakowa, czyli bułhakowszczyzna. Zarzucano mu, moi drodzy, przede wszystkim sprzyjanie burżuazji, tak? Co go uratowało? W jaki sposób myślę, że Stalin, tak, ten sam, który właśnie był zachwycony szczególnie tutaj jednym utworem Bułhakowa i podobno Bułhakow właśnie nawet odbył rozmowę jedną ze Stalinem i dzięki tej rozmowie troszeczkę ta jego sytuacja się poprawiła, ale to nie jest, moi drodzy, tak, że on był pupilkiem władzy, absolutnie nie. Wydaje mi się, że żaden pisarz w Rosji nie może tego sobie powiedzieć, szczególnie taki pisarz, który odniósł jakiś światowy sukces, tak? No i w roku 1939 ciężko choruje, to jest taka nieuleczalna choroba, nerek, na którą też chorował jego ojciec i w wyniku tej choroby właśnie w 1940 roku, a konkretnie słuchajcie, 10 marca, tak? Czyli wczoraj była rocznica śmierci Bułhakowa. Ja będę tak co chwilkę sobie tutaj zaglądała na to, co piszecie, tak? Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania. Dobrze, przeczytałam książkę 3 lata temu, a rok temu miałam okazję odświeżyć tę fabułę w teatrze. To chyba obejrzę, jak skończę, bo nie wciągnęła, nie chcę spoilerów. No, jest jakiś, widzicie, pomysł. Ja jestem pierwszy raz tutaj. Co trzeba zrobić, żeby dostać na maila? Karolinka, na końcu prezentacji będę wysyłała taki link do formularza na Google i w tym formularzu zostawiasz swojego maila, tak? I w ten sposób dostaniesz ode mnie, w weekend będę wysyłała prezentację. Mistrz i Małgorzaty przeczytałam jako pierwszą lekturę z tak zwanego rozszerzenia, do którego przygotowuję się sama i absolutnie nie mogłam się oderwać. Rewelacyjna książka.
Ja przeczytałam tydzień temu, jestem zachwycona. No cieszę się. Cieszę się, że właśnie zobaczcie, coś takiego jest w tej książce, że ona jest aktualna, mimo że w zasadzie możemy powiedzieć, że to, co się wydarzyło, tak, że no i może być odczytane. Tak? No, coś się kręci, kręci. Dobra, chyba wróciłam z powrotem. Tak, coś tutaj widzicie, jakieś problemy mam. Dla mnie to była bardzo zabawna książka, świetnie się bawiłam ją czytając. No tak, bo tutaj ten dowcip wybuchakowa również jest bardzo ciekawy. Poloniska mnie zniechęciła. No to nie słuchajcie polonistek. Przynajmniej nie wszystkie. Oczywiście każdy się kieruje swoimi jakimiś upodobaniami, tak? Natomiast ja zawsze się wzdrygam przed tym, żeby mówić, o Jezu, bez sensu, książka długa i tak dalej, bo naprawdę mam doświadczenia i znam również ludzi, uczniów, którym się Potop podobał, którzy uważają, że to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaka mogła powstać, więc tutaj z tymi wiecie, jak zachwyca, skoro nie zachwyca, prawda? I tak dalej. Czy tylko ja pierwszy raz słyszę o tej lekturze? O, no widzicie, no to cieszę się niezmiernie, że będziesz miała ochotę, że będziesz miała okazję tutaj posłuchać o tym. Czyli najpopularniejsza książka, jedna z najpopularniejszych, tak? Wielokrotnie wygrywała różne plebiscyty, także w Polsce, na najlepszą powieść XX wieku, czy w ogóle na najlepszą powieść, tak? Myślę, że każdy z Was znajdzie w niej coś dla siebie, tak? Że to nie jest i język, to nie jest kwestia, to nie jest Gombrowicz, to nie jest Schulz, który jednego porywa, prawda? I ktoś mówi, o Boże, uwielbiam, tak? Miałam taką koleżankę, słuchajcie, w liceum, pozdrawiam Kamilę, która też jest polonistką, która uwielbiała Kamila Baczyńskiego i po prostu uwielbiała i ja nie mogłam tego zachwytu tutaj podzielić. Oczywiście teraz po latach uważam, że oczywiście ta twórczość ma swoje tutaj walory, ale czasami tak jest. Natomiast Mistrzu Małgorzacie, no, nie wyobrażam sobie, co może się nie spodobać, tak? Nad Mistrzem Małgorzatą pracował, jak mówiłam, całe życie, tak? I w pierwszej redakcji powieść miała głównie dotyczyć szatana, tak? Czyli Buchakow cały czas mówił, pisze o szatanie, pisze powieść o szatanie. Wątek Mistrza i Małgorzaty pojawił się dopiero później, tak? I tak samo motyw tutaj Poncjusza Piłata, tak? Znaczenie tytułu. No nie ma tutaj, słuchajcie, jakiegoś nic odkrywczego, nie powiem, tak? W każdym razie Mistrz jest tutaj. Możecie dojść do wniosku, że w zasadzie ten tytuł jest trochę taki na wyrost, tak? Że Mistrz jest tylko, czy Mistrz i Małgorzata to jest ten wątek, który jest jednym z trzech takich głównych wątków powieści, tak? Może się Wam ogólnie wydawać, że to jest historia właśnie o takim uczuciu dwojga ludzi. Jednak po przeczytaniu tej książki okazuje się, że no nie oni wcale są tymi głównymi bohaterami, prawda? Trochę można tutaj powiedzieć, no oczywiście tutaj korzystam z różnych opracowań, tak, że Mistrz i Małgorzata, że w ogóle ten tytuł jest trochę taki satyryczny, tak? Bo w zasadzie nie znawszy całego utworu, tak, nie znając całego utworu, możecie sobie pomyśleć, że no Mistrz i Małgorzata, no jaki z niego bohater? Przecież jest tak naprawdę pacjentem zakładu psychiatrycznego. Jego ukochana Małgorzata, tak, mimo że jest nim szaleńczo zakochana, to ona mu nadała ten pseudonim, tak? Ci, którzy go nazywają mistrzem, to w zasadzie nie wiedzą, dlaczego to robią, tak? On nie jest mistrzem pióra, tak? On nie jest mistrzem jakąś taką osobowością do naśladowania. Trochę można powiedzieć, że to wyrażenie, tak? To nazywanie owego bohatera mistrzem jest trochę na wyrost, tak? W każdym razie, i to też ciekawostka, ci, którzy znają książkę, na pewno wiedzą, że ani razu nie pojawia się w utworze informacja, jak nasz bohater miał na imię, tak? Nie poznajemy jego imienia. Witam, czy będzie live zapisany? Dopiero dołączyłam. Tak, będzie zapisany, zawsze jest zapisany. Także wszystkie live'y, które do tej pory od stycznia przeprowadziłam, tak? Wszystkie możecie sobie obejrzeć. No widzicie, Weronika mówi, że lubi Potop, także tutaj różnie z tymi waszymi predyspozycjami, tak? I z waszymi tutaj ulubionymi tekstami. Bardzo ważną rolę na pewno odgrywa motto, tak? Motto złączona. Okej, chyba wróciłam. Nie wiem, coś tutaj nie gra dzisiaj tak, jak powinno, ale spróbujemy dalej. Czyli tak, Faust Goethego, niekwestionowany mistrz epoki niemieckiego romantyzmu, tak znacie być może Cierpienia młodego Wertera, to taka pomniejsza książka, taka jakby z młodości jeszcze pisarza. Natomiast Faust to jest znowu bardzo, bardzo istotne dzieło. Później też mamy kolejnego Niemca, czyli Tomasza Manna, który pisze taki też wielki poemat Doktor Faustus. Więc trochę ten motyw szatana się w literaturze tutaj można powiedzieć zakorzenił. I motto pochodzi właśnie z Fausta, brzmi następująco, więc kimże w końcu jesteś, Mefistofeles?
Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. Tak? Albo czyni dobro, w zależności od tego, jak to wygląda w tłumaczeniu. Tak? Czyli oba dzieła się uzupełniają. To znaczy dzieło Bułhakowa na pewno jest jakiegoś swego rodzaju komentarzem, tak? Czy rozwinięciem właśnie owej myśli, że szatan jest dobrem, że działania szatana są dobre, tak? Że ta Rosja radziecka, w której pojawia się Woland, jest piekłem na ziemi, tak? I jest miejscem tak złym, tak? Ludzie tam żyjący są tak upodleni, że w zasadzie piekło, które reprezentuje Woland, wydaje się dosłownie bułką z masłem, tak? Biorąc pod uwagę to, co się w Rosji radzieckiej dzieje. Tutaj o tych podobieństwach między Wolandem a Mefistofelesem, tak? No, u Buchakowa, właśnie jak powiedziałam, diabeł przybywa do Moskwy przesiąkniętej złem do tego stopnia, że właśnie to jego działania wydają się tutaj pozytywne i sam on próbuje naprawić rzeczywistość i jest jak najbardziej szatan postacią symboliczną, sprzyjamy mu, można powiedzieć, w jego działaniach, tak? Także zgodnie z mottem powieści, wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro, no bo znalazł się szatan w takiej sytuacji, w której no, nie może już jej w zasadzie pogorszyć, tak? I jedyne, co może zrobić, to czynić względne dobro i w zasadzie tak się dzieje, tak? Czyli zostawia, można powiedzieć, Moskwę w lepszej kondycji niż ją powita. Gatunek utworu Mistrz i Małgorzata jest oczywiście powieścią, tak, którą trudno zakwalifikować do jakiegoś konkretnego typu powieści. Na pewno ma wydźwięk polityczny, tak, etyczny, filozoficzny, religijny, estetyczny, psychologiczny. Tak. Jest powieścią z jednej strony realistyczną, natomiast z drugiej strony oczywiście te wątki fantastyczne, które tutaj się pojawiają, tak, wraz ze świtą Wolanda, no na pewno też sprawiają, że możemy to zaliczyć do literatury takiej fantasy, chociaż oczywiście nie byłaby to pełna prawda. Z reguły, moi drodzy, tak jest, że wybitne utwory wymykają się takim klasyfikacjom, tak? Czyli że to jest no, albo liryka, epika, nawet tak, synkretyzmy tutaj międzyrodzajowe. Więc tutaj dokładanie jakiejś łatki, że jest to powieść, nie wiem, kryminalna na przykład, prawda? Albo powieść jakaś o mieście, no jest wszystkim, tak? Na tym też polegają właśnie wybitne dzieła wybitnych, moi drodzy, twórców, tak? Okej, okay, bardzo się cieszę, że Wam ta książka się podoba, tak? Tak się zakochałam w pierwszej klasie tej książce, że aż musiałam kupić własny egzemplarz. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Konstrukcja powieści, tak? Powieść składa się z dwóch części podzielonych na 32 rozdziały. Rozdziały są skonstruowane za pomocą różnych technik narracyjnych, połączone w sposób przypominający montaż filmowy, tak? Fabuła opiera się na trzech wątkach. Pobyt szatana w Moskwie, miłość mistrza i Małgorzaty oraz spotkanie Piłata z Jeszułą. Wątki to, jak pamiętacie, się przeplatają, tak, łączą poprzez różne zależności. Także w zasadzie okazuje się później, że tym głównym wątkiem, taką powieścią w powieści jest opowieść nomen omen o Poncjuszu Piłacie. Tak? No i tutaj znowu ujawnia się dowcip, nie tylko warsztat, tak, Bułhakowa, ale także jego dowcip. Potrafi wykorzystać i sprawnie się tutaj posługiwać różnymi konwencjami, tak? No przecież powieścią przygodową, baśnią, przypowieścią, tak? Wykorzystuje motyw czarodziejskiej przemiany czy opowieść obłąkanego poety i kultu szatana. Czas i miejsce akcji. Jesteśmy, moi drodzy, w Moskwie, tak? Konkretnie akcja utworu rozgrywa się w trakcie trzech dni, majowych dni 1929 roku. Trwa wówczas prawosławny Wielki Tydzień, tak? Czyli zaczyna się ta historia w Wielką Środę. Wówczas Woland ze swoją świtą przybywa do Moskwy, tak? Wiąże to się z Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, tak? Na które tak właśnie spieszy się w pierwszej scenie Berlioz. Jest to uroczyste pierwsze majowe spotkanie Masolitu. Tak? O Masolicie jeszcze powiemy. To jest taka organizacja zrzeszająca pisarzy. Występ w Teatrze Varieté ma miejsce w czwartek. Balu Szatana w piątek. Akcja się kończy Wielką Sobotę odlotem szatana, odlotem Wolanda z Moskwy. Tak? Czyli jakby fabuła rozgrywa się w trzech przestrzeniach, tak? Współczesnych, czyli koniec lat 20. Dawne Jeruzalem, czyli Jerozolima i proces oraz śmierć 20 wieków temu Jeszua Hanokri. Wieczne zaświaty piekielne i bezczas wieczności, to jest to miejsce, gdzie cały czas znajduje się Poncjusz Piłat, tak? No i te trzy światy na wszystkich płaszczyznach się łączą, a tym łącznikiem tych owych trzech światów jest właśnie postać Wolanda, tak?
Czas powieściowy, tak, traktowany jest tak, aby wydarzenia biblijnej opowieści dały się odczuć jako takie przebiegające równocześnie z tym, co się dzieje w Moskwie, tak? Czyli cały czas jakby trwa teraźniejszość, która nieustannie jak gdyby aktualizuje przeszłość, tak? I czyni to, co jest i było takimi elementami właśnie jakby takiego przewodu myślowego, tak? Można go nazwać takim czasem fantastycznym, na przykład północ może trwać w nieskończoność, tak? Tutaj też ważna uwaga, chciałabym, żebyście zauważyli, że powieść rozgrywa się w kilku przestrzeniach, które są właśnie ze sobą powiązane, tak? Przestrzeń realistyczna, Moskwa, przestrzeń historyczna, prac prokuratora Piłata z Pontu i przestrzeń fantastyczna, czyli na przykład mieszkanie Berlioza zamienione w wielką salę podczas balu u szatana. Czas akcji znowu, tak, w związku z wydarzeniami ma tutaj charakter też taki trójdzielny, tak, czas realny, czas historyczny, czas fantastyczny, tak, i czas przyszły, proroctwa, przepowiednie, które oczywiście się sprawdzają. W ten sposób też podzielimy sobie bohaterów na takie trzy grupy, tak, postaci, które powieść szkatułkowa jak najbardziej, tak, bo to jest powieść powieści, tak, szkatułka, czyli jakby z jednej historii wyskakuje kolejna opowieść, tak, jak najbardziej można tak nazwać tę historię. Przepraszam. Dobra. Podzieliłam tutaj bohaterów na trzy grupy, tak, w związku z tymi trzema przestrzeniami i trzema czasami. Czyli pierwsza grupa bohaterów to jest bohaterowie realistyczni, którzy pojawiają się właśnie pod koniec lat 20. Pierwszym z tych bohaterów jest Mistrz, tak, który jest jednym z dwóch tytułowych bohaterów, z dwojga tytułowych bohaterów. Tak, jest historykiem, pisarzem, autorem dzieła o spotkaniu Poncjusza Piłata z Jeszą Hanokry. To jak najbardziej było dzieło kontrowersyjne, które doprowadziło między innymi do tego, że pisarz znalazł się w zakładzie psychiatrycznym, tak? To jedna z takich, słuchajcie, sposobów, tak? W cudzysłowie, na radzenie sobie z niewygodnymi postaciami. No i właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym go poznajemy, tak? Mistrz jest wielkim artystą, tak? Obdarzonym takim mieniem zamiast imienia, tak? Jest autorem powieści o Jeszui, o Jezusie, tak? Nosicielem kolejnego posłannictwa, jakim jest jego książka o Jezusie Chrystusie, największym mistrzu ludzkości sprzed 2000 lat i o Piłacie, winowajcy jego ukrzyżowania. To człowiek skromny, cichy, łagodny, wrażliwy, bardzo skrzywdzony też przez rzeczywistość. Natomiast jego walka, jego wielkość polega na tym, że on mimo tych przeszkód, mimo tego, że żyje w kraju ateistycznym, tak? Rosja przecież deklarowała ateizm, to jest tak pewien, tak przekonany, tak, o tym, że jest nośnikiem pewnej, że chce opowiedzieć o pewnej uniwersalnej prawdzie o Bogu, że on nie opowiada tak naprawdę o kwestiach religijnych, tak, opowiada tak naprawdę o pewnym buntowniku, tak, Jeszua Hanokry jest takim buntownikiem, który też za cenę, tak, ideałów, wartości, w które wierzył, no niestety zapłacił cenę największą. I podobny sposób postępuje i podobny sposób układają się losy naszego mistrza, tak? Został zagłoszony w tym dziele prawdy, został właśnie ośmieszony, oczerniony przez środki masowego przekazu, tak? Doprowadzony wręcz do depresji graniczącej z obłędem. Decyduje się na rozstanie z ukochaną Małgorzatą, ponieważ nie chce, żeby ona, nie chce jakby podciągnąć w tę czeluść ze sobą, tak? Wyrzeka się w końcu swojego dzieła, pali to dzieło, tak? Zapiera się tym swoim ideałom, tak? Ale jak wiemy, pojawi się tutaj na jego drodze szatan, który powie, rękopisy nie płoną i który przywróci to dzieło do istnienia, tak? I nakazuje mu tutaj dokończenie go. Także ogień w tym przypadku, moi drodzy, nie jest żywiołem, który unicestwia, ale żywiołem, który przechowuje pewną wartość, tak? I jak pamiętacie, mistrz jest tym, który będzie potrafił wyzwolić Piłata, tak? Wyzwolić Piłata, który przez te 2000 znajduje się w takim niebycie za to, co uczynił owemu Jeszui. Małgorzata Nikołajewna, tak, ukochana mistrza gospodyni na balu u szatana, tak, 30-letnia kobieta, która była żoną wybitnego specjalisty, który dokonał jakiegoś odkrycia, tak?
Poznajemy ją dopiero w XIX rozdziale powieści, w całości jest jej poświęcony. To jest piękna, dobra, inteligentna, sprytna, odważna, mściwa dziewczyna, tak, którą Woland bardzo ceni za jej tutaj osobowość, za jej charakter. Tak, decyduje się na romans z mistrzem, tak, i dla tej miłości jest zdolna nawet wejść w układ z szatanem. Czyli tutaj też mamy taką zbieżność, ponieważ w Faustie główną bohaterką ukochaną Fausta była również Małgorzata, więc tu nie ma wątpliwości, że taka właśnie silna postać kobiety, która ratuje mistrza, między innymi dlatego godzi się zostać czarownicą, czy też królową właśnie, królową na balu, tak? I nie ma później z tego powodu wyrzutów sumienia. Iwan Nikołajewicz Ponyriow, czyli zwany bezdomnym, tak? Barczysty, kudłaty, młody człowiek, wsuniętej na ciemię kraciastej cyklistówce, tak? I kraciastej koszuli, szedł w wymiętych białych spodniach, czarnych płóciennych pantoflach. To taki początkujący poeta, który właśnie silnie związał się z owym masolitem. Z czasem niestety popada w niełaskę tego zrzeszenia literatów. No, zgodnie z przepowiednią, którą usłyszy na samym początku z ust Wolanda, trafi do zakładu psychiatrycznego, w którym to pozna mistrza i nawet się z nim zaprzyjaźni. Tak? Tutaj też taka uwaga, słuchajcie, w języku rosyjskim, na pewno o tym wiecie, spotkaliście się chociażby w Zbrodni i karze, tak? Że mamy tak zwane ojczestwo, czyli to drugie imię Nikołajewicz pochodzi od ojca. W języku rosyjskim czy też po ukraińsku nie tytułuje się kogoś pan, pani, tylko mówi się do niego na przykład Iwanie Nikołajewiczu. Tak? Także to jest tak zwane ojczestwo. Moi drodzy, tak? Michał Aleksandrowicz Berlioz, czyli drugi pan, którego spotyka Woland na samym początku swojej podróży, mniej więcej 40-letni, ubrany w szary letni garnitur, niziutki, ciemnowłosy, zażywny, łysawy, swój zupełnie nieprzyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Tak? Jest członkiem właśnie Masolitu, tak? Czyli stoi na czele tej organizacji, państwowej organizacji zrzeszającej pisarzy. Był też redaktorem literackim, tak? To się poznać jako właśnie przeciwnik religii i jej obecności w literaturze. Zwalczał dzieła twórców, które nie tworzyli w duchu ateistycznym, na przykład właśnie owego mistrza. I moi drodzy, tu jak pamiętacie, Woland przepowiada Berliozowi, że jeszcze tego samego dnia zginie pod kołami tramwaju, ponieważ Anuszka już rozlała olej, tak? No i tutaj taka ciekawostka, zobaczcie, mamy jako ilustrację zdjęcie ze strajków kobiet, w których to właśnie pojawiła się takie nawiązanie do mistrza i Małgorzaty, tak? Chodzi mi o ten fragment właśnie zatytułowany Anuszka już rozlała olej, był szeroko dyskutowany, słuchajcie, w kulturze, tak? Znaczy jest to nawiązanie właśnie do tej pierwszej sceny w Mistrzu Małgorzacie, kiedy okazuje się, że już pewne rzeczy się wydarzyły, tak? Czyli Woland nie jest w stanie zatrzymać tej śmierci Berlioza, tylko, no bo już się stało. Anuszka wylała olej, Berlioz się na tym oleju poślizgnie i wpadnie pod tramwaj utnie mu głowę, tak? Więc tutaj podkreślono na tych protestach, że pewne rzeczy już się zaczęły, pewne rzeczy już nie jesteśmy w stanie ich zawrócić. Te kobiety już wyszły na ulicę, nie tylko kobiety będą protestowały. W rozprawce powołałam się do mistrza, do pierwszego tekstu. Podałam przykład Piłata, jego decyzję o skazaniu Jeszui zaważyła na jego dalszych losach. Dobrze, Moniko, ale w jakiej rozprawce? Teraz jakbyś jeszcze tutaj dodałam, tak? O jaką rozprawkę tutaj chodzi? O jaki temat, tak? Kolejną postacią jest Stiepan Bogdanowicz Lichodiejew, dyrektor artystyczny Teatru Varieté, tak? Czyli dzielił swoje moskiewskie mieszkanie w pięciopiętrowym domu przy ulicy Sadowej z Michałem Berliozem, czyli jest tutaj, można powiedzieć, współlokatorem Berlioza. Pewnego razu, kiedy budzi się, tak, przegląda się w lustrze i widzi w nim człowieka ze sterczącymi włosami, zapuchniętą, pokrytą czarną szczeciną fizjonomią, zapadniętymi oczyma,
tak, z brudną koszulą, krawatem, kalesonami, skarpetkach i właśnie w tym momencie z wizytę składa mu wolant. Tak, Stiopa, jak nazywali go przyjaciele, odkrył, że w poprzedniej nocy podpisał kontrakt z tajemniczym gościem, z tajemniczym przybyszem, który zgodził się jak gdyby na to, żeby właśnie wolant w jego teatrze tutaj wystąpił przynajmniej siedmiokrotnie. Tak, ponadto też trupa Wolanda postanowiła zająć jego mieszkanie. Na tę chwilę za sprawą magii nasz bohater Lichodiejew zostaje przeniesiony na Jałtę, tak? Ponieważ w tym momencie nie jest w ogóle potrzebny. Na końcu dowiadujemy się od narratora, że Stiopa nie korzysta już z telefonu Varieté, skoro tylko po 8 dniach opuścił klinikę. Wysłano go do Rostowa, gdzie został mianowany kierownikiem sklepu spożywczego. Podobno już nie pije, tak? Port Wejnu, tylko wódkę, nalewkę na pączkach czarnych porzeczek, co mu wyszło na zdrowie. Mówią, że teraz stał się milczący i że unika kobiet. Tak się kończą jego losy. Tutaj jeszcze nie będę, słuchajcie, wszystkiego tutaj czytać, ale wrzuciłam informację także o Warionuchy, tak, którym był najbliższym współpracownikiem Rimskiego, właśnie ów Rimski, dyrektor finansowy, tak, Teatru Varieté. Potem mamy Nikanora Iwanowicza Bosego, tak, prezesa spółdzielni mieszkaniowej, tak, Arytman, krytyk literacki, Łatuński, również krytyk literacki, pomniejsi bohaterowie, ale przepraszam najmocniej. Jeżeli dopiero będziecie tę historię czytać, to myślę, że warto tutaj zatrzymać się na tych postaciach, żeby właśnie zobaczyć, w jaki sposób Roland się rozprawia, szczególnie z tymi ludźmi, którzy sprzyjali władzy. Druga, myślę, najciekawsza galeria postaci to jest właśnie świta Wolanda, tak? Która tutaj reprezentuje różne moce ciemności, tak? Owa trupa przyleciała właśnie do Moskwy, żeby zorganizować tam coroczny bal, tak? I przy okazji poczynić troszeczkę zamętu w mieście. Także Wolan już przybywa z kolei konkretnym planem, tak? Na to, co tutaj jest do zrobienia. I tu jako ciekawostkę, no, musicie zauważyć, że te diabły, tak, w różnych postaciach, one są bardzo ześwieszczone i bardzo uczłowieczone, tak? Czyli na przykład chodzą na dwóch nogach, tak? Ubierają się w taki bardzo ludzki sposób. Oczywiście to nie one sprowadziły piekło do Rosji, prawda? Tylko po prostu jedynie próbowają z bohaterów tego miasta, tego kraju wyciągnąć to, co jeszcze w nich dobre pozostało. Przywódcą grupy jest oczywiście wspomniany już Wolant, tak? Typ buntownika. Pojawia się zazwyczaj elegancko ubrany, w szarym garniturze, w berecie, podpiera się czarną laską, tak, która ma rączkę w kształcie pudla. Zresztą ten pudel, słuchajcie, to też jest nawiązanie do Fausta, ponieważ w Fauście w pewnym momencie Mefistofeles pojawia się u swojego przyszłej ofiary, jeśli można tak powiedzieć, właśnie pod postacią czarnego pudla. Tak, spokojny, zrównoważony, taki wyrafinowany, tam na początku właśnie bezdomny z Beriozem, cały czas podkreślają, że to jakiś cudzoziemiec, pięknie mówi po rosyjsku, ale trochę jakby z cudzoziemska. Tak? Jego imię zostało tutaj zaczerpnięte z Fausta Goethego, tak? Czyli Wola w języku średnio-wysoko-niemieckim oznaczał diabła. Tak? Moskwianom Wola przedstawia się jako profesor czarnej magii, przybyły, by pokazać iluzję jako specjalista od odczytywania jakichś rękopisów, tak? I jego wygląd, który zresztą mógł też dowolnie zmieniać, w zasadzie był taki nie do opisania, czyli wszyscy, którzy się z nim zetknęli, mieli problem, żeby ustalić, jak tak naprawdę wygląda. Tak, Wolant nie utykał na żadną nogę, nie był ani mały, ani olbrzymi, tylko po prostu wysoki. Co zaś dotyczy zębów, to z lewej strony były koronki platynowe, a z prawej złote. Miał na sobie drogi szary garnitur, dobrane pod koloru zagraniczne pantofle, szary beret, dziarsko złamało mu się nad uchem, pod pachą niósł laskę, tak? I w kształcie głowy pudla, lat na około, miał ponad 40, usta jak gdyby krzywe, tak? Naprawdę był jednak właśnie wysłannikiem piekieł, który przybył ze swoją świtą, żeby zorganizować ów bal. Tak, ten bal miał się odbyć właśnie przy pełni księżyca, zwany też był balem 100 królów,
tak? W dniu, według kalendarza żydowskiego, był to dzień poprzedzający święto Paschy, tak? A zatem właśnie piątek. No i w ten sposób też bohater organizuje, przeprowadza szereg seansów, teatrze varieté, na których to demaskuje różne tutaj bezeceństwa, które ci bohaterowie czynią. Behemot, moi drodzy, to olbrzymi czarny kot o nienagannych manierach, lowelas, lubiący dobrze wypić, niekiedy to człowiek o kociej twarzy z wąsami, potrafi chodzić na dwóch łapach, mówić. Jako kot wprawia w zdumienie przeciętnych mieszkańców Moskwy swymi niegodziwymi sztuczkami, kupuje bilet, przemawia do motorniczego w tramwaju, pije wódkę, zagryza marnowanymi grzybkami, gwiżdże, gra w szachy oraz pozbawia głowy nieszczęsnego bengalskiego, który jest konferansjerem w teatrze. Stroi się w muszkę, pozłaca z wąsy przed balem. A jego imię po rosyjsku oznacza hipopotam. Tak, hipopotam. Sam jego wygląd budzi uśmiech na twarzy czytelnika. Jego rolą w świecie było zabawienie maga. Jest to szczególnie chyba najbardziej taka charakterystyczna bohater powieści, tak, który kiedy zaprezentował już swoje prawdziwe oblicze, to w przeciwieństwie do pozostałych kompanów jego oblicze nie było takie przerażające. Chorowiow, fagot, diabeł prześmiewca, tandeciarz, podający się za byłego dyrektora chóru cerkiewnego i tłumacza. Główny sprawca wszystkich psikusów i prawa ręka Wolanda. Tak? Wygląd, malutka główka, dżokejka, kranciasta, marynareczka, wytkana z powietrza. Miał ze 2 metry wzrostu, ale w ramionach wąski był i chudy niepomiernie, a fizys, proszę zauważyć, miał szyderczo. Tak? Jego pojawienie się zawsze oznaczało dla napotkanego przez niego człowieka nieszczęście, tak? Chociaż wydawał się najsympatyczniejszy i pełen dobrych manier, to tak naprawdę wszystkie jego działania były no, nastawione właśnie na jakiś psikus, na jakieś zło. Asasello to niski, krępy, dobrze zbudowany osiłek z rudymi włosami, bielmem na jednym oku, tak? I z takim wystającym kłem. Potrafi strzelać z pistoletu diabeł do zadań specjalnych, tak? Ma taki dobry, ładny, pasiasty garnitur, wykrochmaloną koszulę, lakierki, tak? I jego wizerunku dopełnia też często niedojedzone kurze udko, które wtykał sobie w kieszeni marynarki. Natomiast jego prawdziwe oblicze, które ujawni się na końcu utworu, jest przerażające. Teraz lecąc, Asaselo przybrał swą prawdziwą postać, demona bezwodnej pustki, demona mordercy, tak? Tak jak wspomniałam, pełni zadanie, pełni rolę takiego człowieka do zadań specjalnych, tak? Zajęcie się kimś, nakłonienie kogoś do czegoś, tak? To jest jego zadanie. Brakuje mu trochę ogłady fagota, tak? Sprytu behemota czy uroku Heli, ale z tego, co ma zrobić, wywiązuje się w 100%, tak? Nie ma zbyt dobrego poczucia humoru, tak? No i jedynie to drugie oblicze, które było bardziej łagodne, pokazywał je w obecności Małgorzaty, przed którą odczuwał wstyd i zażenowanie. W tym jakby korowodzie jest także kobieta, tak? Dobrze, tu Krystianie pytasz, ja postaram się na to pytanie odpowiedzieć już na końcu, dobrze? Hela, piękna, wyuzdana, rudowłosa wiedźma, czarownica, jedyna kobieta w tym szeregu, tak? Pełni rolę służącej czarnego maga. Jej wygląd wprawiał na jednego mężczyznę w zakłopotanie, tak? Otworzyła drzwi dziewoja, która nie miała na sobie nic prócz kokieteryjnego koronkowego fartuszka i białego czapeczka. Gwoli prawdy trzeba tu dodać, że na nogach miała złote pantofelki. Dziewczyna zbudowana była bez zarzutu, a jedyny defekt jej urody można było uznać purpurową bliznę na szyi. Wspomniana blizna to oczywiście ślad po ukąszeniu wampira. I moi drodzy, wątek biblijny, tak? Czyli na wątek biblijny składają się opowieści Wolanda o Poncjuszu Piłacie, skierowane do Berlioza, do bezdomnego, czyli na samym początku. Tak? Mowa tutaj o kaźni Jezusa, tak? Ukazana jest poprzez sen Nikanora Bosego, znajdującego się w klinice. Powtórzenie przez Iwana Bezdomnego mistrzowi w klinice psychiatrycznej zasłyszanej od Wolanda opowieści o Piłacie i przesłuchaniu Jeszui. Tak, fragmenty powieści mistrza o Piłacie czytane przez Małgorzatę i wzmianki w epilogu utworu o powtarzających się podczas pełni księżyca snach profesora Ponirowa, tak, który wyrzekł się pseudonimu pracownika Instytutu Historii i Filozofii, w których to snach odwiedza go uwolniony w pamiętną sobotę Poncjusz Piłat. Tak? Jest to opowieść umieszczona w całej powieści dość tak swobodnie, tak? Czyli przytaczana właśnie w różny sposób, tak? Na różnych takich piętrach.
Tak, przede wszystkim chodzi tutaj o poznanie, tak, owego Jeszui Hanokri, o którym tutaj powiedzieliśmy, że był w zasadzie takim buntownikiem, tak, buntownikiem, któremu zarzucono właśnie, że chce tutaj nakłonić lud Judei do buntu. Jeżeli chodzi o problematykę tego utworu, problematyka, no właśnie, jest taka ogólnoludzka, tak? Przede wszystkim stawia pytanie o moralność i wskazuje właśnie jako tchórzostwo, jako największe zło, tak? Stąd też wzięło się określenie piłatyzmu, tak? Właśnie od głównego bohatera, czyli owego Piłata z Pontu, który doprowadził do śmierci Jezusa, tak? Jeszui, tak? Jest to człowiek, który wymawia się, który tłumaczy się, prawda, możliwością prawną, jakąś etyką, natomiast całkowicie pomija sumienie, które wtedy wyraźnie podpowiada mu, że Jeszua nie zasługuje na śmierć, tak? Czyli Piłatys to także to syndrom tchórzostwa, tak? Które nas w momencie wyboru po prostu paraliżuje i nie jesteśmy w stanie podjąć właściwej decyzji, ale z drugiej strony też chodzi o pewien taki problem odpowiedzialności, tak? Odpowiedzialności w kategorii społecznej. Tak? Piłat przegrał, bo o ile zrozumiał istotę sprawiedliwości, to liczył na bezbędność maszyny prawnej, a to go zawiodło. Tak? Cóż można powiedzieć, miał pecha, musiał działać bez znieczulenia, ominęła go atrofia sumienia. Cierpi teraz, patrząc na innych, na współczesnych Piłatów, którzy tchórząc tak jak on, nie czują nawet kolki. Drugim ważnym wątkiem, oczywiście oprócz owego piłatyzmu i moralności, jest właśnie ta nieczysta siła, czyli zło jako narzędzie dobra i sprawiedliwości, tak? Czyli o tym już tutaj wspominaliśmy, że szatan tak naprawdę, czy cały jego zespół staje się obrońcą wartości prawdziwych, tak? Volant zezwala na akt przebaczenia w stosunku do Piłata, tak? Gwarantuje spokój mistrzowi, Małgorzacie, no niestety bohaterowie muszą umrzeć, tak? Bo inaczej nie doświadczą spokoju tutaj za życia. Tak? Uwalniające miłosierdzie to również pojęcie, na które tutaj wskazuje przede wszystkim Andrzej Drawicz, tak? Który jest autorem takiego wprowadzenia też do Mistrza i Małgorzaty, a także książki Mistrz i Diabeł, tak? O twórczości Bułhakowa. Skąd się bierze zło? Tak? Myślę, że ta książka również i na to odpowiada. Tak? Zło w czynach człowieka to rezultat jego słabości. Tak? Czyli każde popełnienie przez niego jakiejś winy powinno zostać, no, może nie, powinno się móc mu przebaczyć, tak? Czyli owa zasada miłosierdzia, na to miłosierdzie mówi Bułhakow, zasługuje każdy, nawet taki Piłat, tak? Który, jak wiemy, swoją decyzją zmienił i wpłynął na losy całego świata, tak? Może miłosierdzie urzeczywistnić ten, kogo cechuje bezinteresowne czynienie dobra. Czyli to też nie jest tak, słuchajcie, że każdy może przebaczyć, że każdy ma taką siłę wyzwalającą właśnie w wyniku tego przebaczenia, tak? To właśnie Mistrz i Małgorzata, ponieważ są istotami szlachetnymi, dobrymi, to właśnie oni mogą przebaczyć i wyzwolić Poncjusza Piłata. Zresztą, jak pamiętacie, Małgorzata dzięki temu, że została królową balu, otrzymała jedno marzenie, otrzymała jedno życzenie, które Wolant obiecał spełnić. I moi drodzy, ona nie poprosiła o uwolnienie mistrza, tak? Ona, jak pamiętacie, poprosiła o uwolnienie Fridy, tak? O miłosierdzie wobec Fridy, która zabiła swoje dziecko i ponosi cały czas odpowiedzialność już nawet w zaświatach, tak? Także człowiek jest odpowiedzialny za czyny wobec własnego sumienia. I tutaj niestety uniwersalna prawda, że wobec tego sumienia zawsze jesteśmy samotni, tak? Natomiast ludzie beztroscy, bezrefleksyjni, ludzie źli, zdrajcy, dla nich przebaczenia nie ma, tak? Dlatego oni lądują w Jałcie, tak? Lądują w zakładach psychiatrycznych, w których jest dla nich miejsce, w przeciwieństwie chociażby do mistrza, tak? Giną, zostają dekapitulowani, prawda? Odcinana im głowa i tak dalej, i tak dalej. Czyli de facto jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje rzeczy. Tutaj dużo takich refleksji Wam wrzucam, tak, które mam nadzieję sobie przeczytacie, czy będziecie mogli z tego sobie oczywiście zrobić notatkę, tak? Czyli prezentując te dwa, w zasadzie trzy światy, tak, bardzo sobie odległe, czyli biblijny i moskiewski, dowodzi, że
przez wieki nic się tak naprawdę nie zmieniło, tak, w relacjach między ludźmi. Dalej człowiekiem rządzą te same emocje, te same słabości, tak? Dalej mamy ten sam stosunek do władzy, tak? Natomiast nadal liczy się to, co najistotniejsze dla bohaterów, czyli dobroć, sprawiedliwość, prawda, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami przed tym wyborem, tak? Nikt nam nie powie, nikt nie zdecyduje za nas. Na pewno ważnym wątkiem w utworze jest także obraz Moskwy, tak? Obraz miasta, które jest miastem, które jest przestrzenią, w której szerzy się totalitaryzm. No i tutaj oczywiście wszystkie te niuanse, tak, absurdy, tak, nagradzanie donosicielstwa, ingerencje w życie prywatnego, rozbudowanie aparatu władzy, publiczne piętnowanie, bezsensowna administracja, czy takie absurdy jak jesień od drugiej świeżości, tak, czy wpływanie na literaturę, czy osadzanie ludzi niewygodnych w zakładach psychiatrycznych, tak, czy niszczenie kultury takiej prawdziwej, takiej ważnej, tak, podwójna moralność, pozoranstwo, no to wszystko jest, słuchajcie, wypisz, wymaluj, pokazane w Mistrzu i Małgorzacie i tak naprawdę, jeżeli spoglądamy na te totalitaryzmy, to niewiele się w tej kwestii zmieniło, tak? A zatem totalitaryzm jest właśnie jednym również z głównych tematów, tak? Narzucanie światopoglądu, tłumienie wolności słowa, tłumienie wolności artystycznej. No, życie w państwie totalitarnym nie wygląda szczęśliwie, tak? Może się kojarzyć z piekłem, tak? W takim piekle, w którym wymięka nawet sam szatan, także zaczyna czynić dobro. Mistrz i Małgorzata jako parabola. Tutaj chciałabym, żeby mówiliśmy o tych gatunkach, tak? Możemy potraktować Mistrz i Małgorzata jako parabolę, podobnie jak, czyli przypowieść, podobnie jak proces, tak? Podobnie jak folwark zwierzęcy, tak? Jest to słowo, które wywodzi się z Biblii, tak? Parabole oznaczało zestawiać ze sobą, tak? Parabole służyły do tego, żeby o trudnych kwestiach, takich, byśmy powiedzieli, symbolicznych, powiedzieć w prosty sposób, tak aby, nie wiem, zrozumieli go przeciętni ludzie, tacy słuchacze Chrystusa, tak, w Nowym Testamencie. Natomiast parabola ma dwa znaczenia, tak, ma znaczenie dosłowne i ma znaczenie metaforyczne, symboliczne, tak. Jest takim jakby trochę gatunkiem dydaktyczno-moralistycznym, w której rodzą się pewne prawdy uniwersalne. I tutaj też chciałabym, żebyście sobie spojrzeli na ten utwór także jako na parabolę, tak, gdzie mamy pewne uniwersalne prawidła, tak, które się nie zmieniły. Te wątki biblijne, czy wątki także pokazanie tej współczesnej autorowi Moskwy tak naprawdę potwierdzają, że pewne symboliczne wartości po prostu się nie zmieniają. Ktoś wspominał, że się po prostu uśmiał, tak, czytając tę książkę, bo faktycznie w tym utworze mamy sporą dawkę humoru, mamy oczywiście groteskę, tak, która pełni taką rolę satyryczną, czyli ma demaskować, ośmieszać głupotę. Tak. Tutaj chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na groteskowe połączenie realizmu z fantastyką. Wynikiem tego łączenia jest wrażenie absurdalności, na przykład kiedy Iwan Iwanowicz zostaje zamieniony w wieszcza. Powieść w powieści. Tak, kompozycja szkatułkowa, o której też wspominaliście, tak, czyli mamy historię w historii, tak, no bo tak naprawdę spokojny pracownik jednego z moskiewskich muzeów, tak, czyli ów mistrz, tak, wygrał sporą kwotę pieniędzy na loterii, uzyskana niezależność pozwoliła mu oddać się tworzeniu. No i powstaje w tym momencie powieść, tak, która niestety jej treść jest niemile widziana w tych czasach, tak, i zostaje mu zabrana jak gdyby możliwość wypowiedzenia się poprzez dzieło. Tak. W tej historii oczywiście jest kolejna historia, czyli opowieść o Jeszui, tak, opowieść o Poncjuszu, tak, i tę historię, jak pamiętacie, opowiada nie tylko już mistrz, ale także swoje 3 grosze dorzuca Wolant. Tak. Jednym z podstawowych kluczy interpretacyjnych znajdujemy ten klucz w rozdziale 29, zatytułowanym Rozstrzygają się losy mistrza Małgorzaty, w którym to diabeł Wolant, w istocie rzeczy bohater pozytywny, broni przed ideologiem Mateuszem Lewim. To jest ten Mateusz, który chodzi właśnie za naszym Jeszułą i spisuje jego wszystkie słowa, prekursorem Stalina, ludzkiego królestwa cieni, mówiąc, że z twoich słów wynikało, że nie uznajesz ani cieni, ani zła. Bądź jednak dobry, pomyśl o tym, co by poczęło twoje dobro, gdyby nie było zła. I jak by wyglądała ziemia, gdyby zniknęły z niej cienie? Czy chciałbyś obedrzeć ze skóry całą kulę ziemską, zdzierając drzewa i wszystko, co żyje, bo masz ochotę napawać je czystym światłem? Jesteś
głupi. Ta historia, to zdania dzisiaj może nie są aż takie czytelne jak wówczas, ponieważ tak naprawdę w latach 30. to odnosiło się do zwolenników owego historycznego materializmu, tak, w ZSRR. A dzisiaj trzeba je po prostu traktować jako taką przestrogę przed każdą ziemską utopią, tak, i ciasną ideologię. Słuchajcie, komunizm jest świetną ideologią, ale na papierze. Tak? Natomiast wprowadzanie tego w życie, no jest oczywiście utopią, jeśli nie antyutopią. Przy jakich tematach może Wam się ta historia przydać? Oczywiście motyw artysty, motyw tej diabelskiej świty, totalitaryzmu, zła, miłości, groteski, szaleństwa, magii, motywów biblijnych w literaturze, czyli taka reinterpretacja Pisma Świętego, pokazanie bardziej takiej świeckiej roli Jeszui, za którym ludzie chodzą i w zasadzie go tutaj dopisują mu słowa, których on nigdy nie wypowiedział. Tutaj na marginesie przypomina mi się zawsze, jak o tym mówię, opowieść Monty Pythona, tak? Czyli żywot Briana. To jest oczywiście zupełna już parodia, ale jeżeli ktoś z Was żywota Briana nie widział, to koniecznie, on jest na Netflixie, można sobie obejrzeć. To jest historia owego Briana, który został potraktowany jako Chrystus, tak? Został wzięty za Chrystusa, za Wybawiciela, chociaż oczywiście to, co mówił, w żaden sposób nie było właściwe, bo ją wcale Bogiem nie była, już tym bardziej jego mama nie była Maryją, ale bardzo to zabawna historia, więc troszeczkę tutaj jak czyta się te zwierzenia Jeszui i to, w jaki sposób ludzie go traktowali, tak? Jakie słowa, jakie gesty, jakie czyny mu przypisywali, i taka wielka, wielka tutaj jakby trochę mistyfikacja, mamy wrażenie, się dokonała. Wypisałam Wam, nie ukrywam tutaj z Wikipedii, nawiązania do Mistrza i Małgorzaty, bo słuchajcie, mam pewien problem z tym, bo tak, jeżeli mówiliśmy o boskiej komedii, czy mówiliśmy o Horacem, to tak naprawdę to też były dzieła oczywiście skończone, dzieła pełne, natomiast bardzo, bardzo dużo jest w literaturze, w kulturze nawiązań później do tych historii. W przypadku Mistrza i Małgorzaty to jest na tyle dzieło skończone, tak sobie tłumaczę, na tyle dzieło zamknięte, na tyle dzieło w zasadzie, które zawiera samo w sobie tak wiele możliwości odczytań, tak, że takie nawiązania czy jakieś reinterpretacje Mistrza Małgorzaty w zasadzie nie są już chyba potrzebne. Tak? Oczywiście oprócz tej Anuszki, która rozlała olej, istnieje mnóstwo takich nawiązań w piosenkach, w filmach, tak, mnóstwo ekranizacji, spektakli, jakichś takich nawet współczesnych tekstów, o których tam też chciałabym, żebyście sobie poczytali, czy nawet na Wikipedii znajdziecie linki do tej opowieści. Tutaj ze swojej strony mogę Wam polecić chyba najbardziej polski serial, w którym Małgorzatę zagrała młodziutka, jeszcze wtedy Anna Dymna. To jest chyba najlepsza moim zdaniem wersja Mistrza i Małgorzaty, nawet lepsza niż ta rosyjska. W każdym razie tutaj tych nawiązań jest sporo, ale tak naprawdę, no właśnie, w jaki sposób wydaje mi się, że Mistrz i Małgorzata jest takim dziełem dosyć zamkniętym, tak? Że tych kontekstów jak gdyby ona sama w sobie jest tak bogata w liczne konteksty nawiązania, tak? Właśnie do Fausta, do innych utworów, pewnie pomniejszych, z których dzisiaj sobie nawet nie do końca zdajemy sprawę, że sama w sobie już aż tak, nie chcę powiedzieć, że nie jest aż taka ciekawa, ale trudno się po prostu do coś innego jeszcze wymyślić na podstawie tego tekstu. Tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tutaj wrzuciłam Wam dwa linki, tak, dotyczące właśnie kanonu według czasopisma Le Monde, czyli Świat. Tam akurat Mistrz i Małgorzata znajduje się bodajże na 96. pozycji, czyli trochę długo. Natomiast swego czasu oczywiście też różne kanony na koniec wieku, tak, na tym przełom wieku XX, XXI również były tworzone. No i tutaj już Mistrz i Małgorzata znajduje się jak najbardziej na miejscu, na miejscu pierwszym. Ale jest pani mądra. Okej, okay, dobra. No, miło mi to słyszeć, chociaż ten błąd chyba taki jest, ma wyrazić jakąś ironię, tak? Czy nie? Mądra, piszony przez O, no nie wiem, Paweł, czy o to Ci chodziło. Dobra, słuchajcie, czyli tak,
Ja oczywiście notatki z mistrzem Małgorzaty wysyłam, tak myślę, że w weekend, spokojnie. Tutaj dostajecie też ode mnie informację, gdzie się zgłosić, tak? Czyli możecie się tutaj do matury na poziomie podstawowym, tak? Przygotować z kursem, który już stworzyłam i jest ten kurs do dyspozycji na platformie EduClick, tak? Tam trzeba się zalogować, tak? I moi drodzy, czekajcie. Tam trzeba się zalogować i moi drodzy, można sobie pobrać pierwszą lekcję. To jest lekcja o lalce, także żeby nie kupować kota w worku, tak, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Kurs do rozszerzenia niestety jeszcze nie powstaje, bo mam bardzo dużo, dużo roboty, ale przynajmniej sobie tutaj możemy porozmawiać na tych live'ach. Następny live odbędzie się za tydzień. Będziemy mówić o Pani Bowary, tak? Czyli opowieści Flauberta, o którą tutaj też ktoś z Was prosił, także już jest wygenerowany link, można sobie gdzieś tam w powiadomieniach wpisać. Dobrze, tutaj moi drodzy jest, jeśli chcielibyście właśnie dołączyć, tak, i zostawić informacje, tak, namiary na siebie, które tutaj spowodują, że będę mogła które tutaj będę mogła Wam wysyłać. To jest ten link w formsie, tak? Wysyłam. Jeszcze Wam wyślę, moi drodzy, link do grupy, tak? Czyli coś tu pokręciłam. Link do grupy na Facebooku. Tam też wymieniamy się różnymi takimi informacjami. No i od jakiegoś czasu funkcjonuje też na Patronite, tak? Czyli jeżeli ktoś z Was miałby ochotę się tam pojawić i wesprzeć tutaj moją działalność, to również byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Moja poloniska powiedziała, że mistrz był jedną z inspiracji dla co myśli pan Cogito o piekle. Być może już tak dokładnie nie pamiętam tego tekstu, ale jeżeli sobie pozwolicie, to sobie szybciutko wygooglam. Tak, bo tam jest, tak, już teraz pamiętam, tam jest właśnie historia dotycząca też artystów, prawda? Czyli właśnie wszędzie tam, gdzie pojawiają się artyści, którzy są jakoś ciemiężeni przez władzę, albo którzy wręcz odwrotnie, hołubieni są przez władzę. Tak, tutaj masz rację, Weroniko, jak najbardziej. I teraz tak, tutaj wracam na chwilę do pytania, czy wie Pani może, co się dzieje, jeśli na rozprawce na maturze na poziomie rozszerzonym jeden z pięciu argumentów nie jest odpowiedni co do tezy. Ojejkuś, Krystianie, bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, nie znając pracy, tak? Bo to nie jest tak, czy będzie jeden argument nie do tezy. Trudno mi bardzo powiedzieć. No, jeżeli nie zrealizowałeś w pełni tego utworu, tak, nie zrealizowałeś w pełni tej swojej tezy, no to wiadomo, że jakieś punkty zostaną Ci odjęte, tak? To wtedy, no jeżeli potraktowałeś ten problem jakoś tak, byśmy powiedzieli, pobieżnie, tak, albo zamiast tego głównego problemu wyeksponowałeś problem drugorzędny, no to wtedy również by to tak wyglądało. Także trudno mi jest powiedzieć, jeżeli masz ochotę, chciałbyś się tutaj skonsultować, wysłać mi pracę, no to wtedy byłoby mi łatwiej, tak, tutaj sobie ją obejrzeć i Ci powiedzieć. Bo rozumiem, że ta praca została już oceniona, tak? Czy nie? Czy na razie tak na wyrost troszeczkę się obawiasz, jak to będzie? Ok. Czy oprócz tego, że jestem mądra przez ON, to słuchajcie, tak. Tak by wyglądało to nasze dzisiejsze spotkanie. Już mówię ponad godzinę, więc myślę, że trzeba dać sobie trochę odpocząć. Kto nie czytał Mistrza Małgorzaty, naprawdę, słuchajcie, polecam. Zeszły do polskiego, polecam Mistrza Małgorzata. Jest to naprawdę, nawet jeżeli nie zdajecie matury rozszerzonej, tak, po prostu chcecie sobie przeczytać fajną książkę, po prostu, tak, których czasami wydaje się, że aż tak dużo niestety w naszej podstawie programowej nie ma, no, ale oczywiście coś tam ciekawego zawsze się znajdzie. To oczywiście polecam, tak, polecam. Ale wie Pani, jak należało postawić tezę w ostatnim... Słuchajcie, rozumiem, że chcecie o tym rozszerzeniu porozmawiać. Znaczy tak, jak należało postawić tezę? Ja mam tylko i wyłącznie swoje takie jakby rozpoznanie tego utworu, tak? Nie mam do tego wypracowania żadnego klucza. Ja dopiero to rozszerzenia będę sprawdzała w weekend.
Także ewentualnie możemy się wtedy umówić na przykład na omówienie tej matury rozszerzonej. To też dajcie znać, czy takie coś by Wam było potrzebne. Możemy tak się umówić. Nawet te osoby, które nie pisały rozszerzenia. Tak? Możemy się tak umówić, Kasiu. Bo tutaj jaką tezę należało Aha, w jaki sposób można wypróbować lekcję? Dobrze. To poczekajcie, to kończy Kasi. Tak? Czyli Kasia, nie wiem, czy tutaj. Chodzi o ten z lalki. Aha, okej, dobrze, poczekajcie. Kasia, najpierw Kasia, tak? Nie ma czegoś takiego jak teza, którą należało postawić. Jest pewien problem, tak, który autorka podejmuje w tekście i ten problem trzeba zdefiniować. Więc tak naprawdę tutaj możemy porozmawiać o tym, jaki ten problem był, ale to powiem szczerze, że wolałabym jeszcze do tego się przygotować i na przykład w przyszłym tygodniu byśmy się spotkali, prawda? I nie wiem, chwilkę zanim przejdziemy do pani Bowary, porozmawiali o tym rozszerzeniu. Teraz tak, w jaki sposób można wypróbować lekcję? Aha, czyli tak, żeby wypróbować tę lekcję, trzeba się zalogować na EduClick, tak? Tutaj wchodzicie w ten link, który wysłałam powyżej i tam deklarujecie, że chcecie wypróbować lekcję, tak? Nic nie płacicie, po prostu dostajecie link, tak? Logujecie się, a no musicie oczywiście tam sobie stworzyć jakiś login i tutaj się logujecie. Czy istnieje możliwość przesłania pani do konsultacji? Boję się odpowiedzi na to pytanie, bo wiem, co będzie. Wiem, że zaleją mnie pracę. Słuchajcie, myślę, że tak, ale uwaga, no na pewno chciałabym indywidualnie, tak, porozmawiać. Poza tym, no to wtedy nie jest jakby działalność bezpłatna, jeżeli wiecie, o co chodzi, tak? Wtedy ustalamy czas, ustalamy kwotę, tak żeby. Tak. Możesz Klaudio do mnie napisać na maila, tak? Ustalimy wtedy. Natomiast no to tego już nie robię, że tak powiem. Wiecie, no tak. Jak to ładnie powiedzieć? Społecznie, tylko już po prostu. Siedzę nad tą pracą długo, tak? Robię długi komentarz, jak najbardziej, ale wtedy już. Trzeba się ze mną dogadać na temat tej płatności za coś takiego, tak? Nie jest to absolutnie obowiązkowe, nie reklamuję się w ten sposób, tak? Robię dla Was coś tutaj bezpłatnego. Jeżeli ktoś bardzo będzie nalegał, to proszę się ze mną skontaktować. Spróbujemy znaleźć taki termin, na przykład połączyć się też na taką lekcję online. Wtedy ja tłumaczę po prostu wszystko, tak? Co się tam dzieje. Ale nie ukrywam, że mam dużo, dużo obowiązków, dużo zajęć, więc może to nie odbyć się w najbliższym tygodniu, tak? Tylko się po prostu możemy tutaj umówić. Tak? Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, słuchajcie, że ja tutaj kogoś, no nie wiem, jakoś zmuszam, prawda? Tylko jeżeli macie ochotę, napiszcie po prostu do mnie, tak? Postaram się w tygodniu się umówić i coś tutaj w tej kwestii ustalimy. Czyli rozumiem, że maturką rozszerzoną też jesteście zainteresowani. To możemy tak zrobić, że pierwsze 40, 20-30 minut poświęcimy na omówienie arkusza, albo też zobaczę, może nagram po prostu filmik, który będzie komentarzem do tej matury. Tak? To jeszcze no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, widzicie, czy pojawia się problem, tak? Spotkanie dotyczące wprowadzania kontekstu do pracy rozszerzonej. No widzicie, czy jest taka potrzeba, tak? Dobrze. Cieszę się, że Wam pomagam, cieszę się, sprawia mi to też ogromną satysfakcję. Jestem z tych ludzi, którzy lubią gadać o tym, co ich kręci, a Mistrz Małgorzata na pewno należy do takiej historii, do takich utworów. Także dziękuję Wam serdecznie. Czytamy panią Bowary na następne zajęcia. Tak, no będzie tutaj, słuchajcie, większość kobiet, więc jestem ciekawa, jak Wam się ta historia o takiej zagubionej bohaterce spodoba, jeśli jeszcze jej nie znacie. Ok, uciekam, nie zabieram już czasu, widzimy się, tak, na filmikach, widzimy się w grupie, widzimy się na różnych innych rzeczach, których tutaj sporo się dzieje. Tak, trzymam kciuki za tych, którzy jeszcze nie pisali próby. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was satysfakcjonująca i spotykamy się za tydzień. Pa, pa, dobranoc.